Zbadać odpowiedzialność za Smoleńsk od nowa chce zespół śledczy prokuratury krajowej. W tej sprawie prowadzi 4 śledztwa dotyczące zdrady dyplomatycznej, niedopełnienia obowiązków, fałszerstwa dokumentów i niszczenia dowodów. No i trzeba się zastanowić, czy to działanie, które w sposób oczywisty, ewidentny, bezdyskusyjny, działanie na szkodę Polski, było działaniem celowym. Jakie były jego motywy? Przedmiotem jednego ze śledztw jest działanie na szkodę Polski przez funkcjonariuszy publicznych, upoważnionych do występowania w jej imieniu w stosunkach z Rosją podczas badania przyczyn katastrofy smoleńskiej w latach 2010-2011. Podstawą do tego jest artykuł 129 Kodeksu Karnego. Powoływał się na niego już w 2010 roku mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar tragedii smoleńskiej. Według niego między innymi ówczesny premier Donald Tusk i Bronisław Komorowski odpowiadają za rezygnację ze wspólnego polsko-rosyjskiego śledztwa, w konsekwencji bezpośredniego dostępu do dowodów, czarnych skrzynek i wraku Tu-154M. Wtedy wnioskowałem o to, ażeby prokuratura zajęła się tą sprawą i zbadała, czy artykuł 129, nazwany potocznie zdradą dyplomatyczną, nie został naruszony. No niestety wtedy prokuratura odmówiła wszczęcia takiego postępowania. Śledczy chcą też zbadać, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie poprzez niewnioskowanie i nieuczestniczenie w wykonywanych w Rosji sekcjach zwłok 95 ofiar katastrofy, a także nieprzeprowadzenie sekcji po przetransportowaniu ciał ofiar do Polski. Już w 2013 roku prokuratura wojskowa w Poznaniu umorzyła śledztwo w tej sprawie. Nikt, przypominam, z tych, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, nie został ukarany. Jedynym oskarżonym do tej pory był generał Bielawny, który także awansował przecież ze stopnia pułkownika na stopień generalski. Prokurator wojskowy pan Parulski z pułkownika awansował na generała. Pani Ewa Kopacz z ministra zdrowia na premiera i tak dalej na marszałka Sejmu. To wszystko budzi sprzeciw. Ewa Kopacz, która zaraz po tragedii, wbrew faktom, zapewniała, że podczas sesji zwłok ofiar obecni byli polscy lekarze i prokuratorzy, a także niezgodnie z prawdą mówiła o badaniu miejsca katastrofy. Wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek. Dziś twierdzi, że wznowienie prac prokuratury jest dla rządu PiS zasłoną dymną przed niewygodnymi tematami. Kiedy zaczynają się kłopoty polityczne PiSu, a wiemy, że tych kłopotów ostatnio mają dość. Głośna afera zawłaszczania spółek Skarbu Państwa, cała afera z Misiewiczem, zawsze w takich sytuacjach, i proszę sobie to przeanalizować, wraca jak bumerang sprawa smoleńska. Więc to jest takie panaceum na kłopoty PiSu. Dziękuję. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości trzeba zbadać, czy ówczesny rząd Donalda Tuska, który w porozumieniu z Rosją dążył do rozdzielenia wizyt, nie ponosi odpowiedzialności prawnej. To są działania, które muszą być bardzo surowo ocenione. Działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który nie wahał się współpracować z obcą placówką dyplomatyczną przeciwko własnemu prezydentowi, przeciwko prezydentowi własnego państwa. Prokuratura Krajowa wznowiła również śledztwa w sprawie fałszerstwa dokumentów wytworzonych w związku z przygotowaniem przez BOR ochrony wizyty zagranicznej prezydenta oraz niszczenia w Rosji materiału dowodowego w postaci wraku rządowego Tupolewa. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.